Ten rok był ciekawy, jezioro dużo dało, chociaż początek mieliśmy trudny, bo nie mogliśmy go rozpocząć, przyjeżdżać ze względu na COVID. Przeżyliśmy piękne przygody, fajne ryby. Niestety końcówka sezonu i samo zakończenie bardzo, bardzo słabo. Prawdziwa jesień. No. Już się trzeba cieplej ubrać. No, zobaczymy. Gdzie stajemy? Nie wiem właśnie. Płyniemy sobie teraz w dryfie. Ten jesienny dzień na razie bez wyników większych. Ja na zero. Jacek, Szczupaczek i Okonki. Może trzeba będzie dżerka założyć. Z grzechotką. Żeby je obudzić. Woda jest bardzo przejrzysta. Więc jak zwróci uwagę, to go dojrzy, nie? O, teraz. Tam tylko nie mogę spuszczać za głęboko, bo tu dęby są nad dębami, muszę przeciągnąć, tak? No tak, mogę, to lepiej nie spuszczać w ogóle. Za głęboko. Coś im nie pasuje, a nie wiem co, ale coś im nie pasuje. Wszystko pięknie. Wszystko jest, no, może po prostu jeszcze ich nie namierzyliśmy, jeszcze wiatr gaśnie. Dąb, chyba że teraz ruszy. Ale ładnie tak. Dąb, dąb. No, może być. Wyszło. Wyszło, wyszło. Jeszcze Jackowi udało się wyciągnąć 62 na koniec. Bardzo spektakularnie. Najpierw przyszedł za przynętą, potem wziął na bardzo krótkim zestawie, na bardzo krótkiej lince, zaraz przy łódce, bardzo szybki haul i w podbieraku. Dopiero wtedy udało się włączyć kamerę. Dobra. Idzie? Podbierak na razie, bo zobaczymy jak on się zachowa po tej operacji. Wrażenie było fajne. O, no zajebiste, bo jest wizualne raczej, jak go, nie? Zobacz. Widziałem, jak on idzie. Zobacz, on jest kurwa zdrowiutki, zobacz. Zobacz jak on jest. O, zobacz, pięknie poszedł. On najpierw pierwszym rzutem go przyprowadziłeś. Ta. I on stał pod łódką. Tak. Był blisko, no. No. I kurwa, wiesz, tak wyszedł do niego, no. Może się coś zaczęło dziać, oby. Ostatnie trzy wyjazdy bez brania nawet. I kolejny dzień prób. Czwarty wyjazd z rzędu. Bez ryby. No ale jest progres, bo właśnie miałem pobicie. Nie zaciąłem. Nowy dzień na wodzie. Wczoraj branie, więc dzisiaj liczę na rybę. Przywitał nas lekki deszczyk, ale widać trochę słoneczka, niebo, chmury zmieniają się. Zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie. Kolejny poranek walki z jeziorem. Konkurencja się przygląda. Ciekawe, czy one wiedzą, gdzie są ryby. Czy też chodzą głodne? No, sarenka z małym. Jest coś pięknego jest w przyrodzie. To jest coś pięknego, pojechać na ryby. Nawet jak ryby nie biorą przez 3-4 dni, sarenki przyszły mnie pocieszyć. No, coś pięknego. Tyle do nagrywania było, że uff. Nie wiem, czy zwiastun w Łędynie był dłuższy od tego całego filmu naszego. Jedna ryba, to jest nie nagrana. I to jeszcze jedna ryba, jeszcze nagrane wypuszczanie tylko. No ale tak szybko wszystko się działo. Jak w szwedzkim pike fight coś tam. No, prawie do łódki wskoczyła, szybko, szybko i nie widzisz, no. Tu zobacz, tu też nie widać, żeby coś gdzieś się ruszało, żeby ryba się, żeby coś się działo w ogóle. Rzucamy jak w studni. I kiedy już wiemy,
coś o tych rybach, kiedy nam się wydaje, że wiemy, na co biorą, wiemy, jak poprowadzić przynętę, jakich kolorów użyć. Ile byśmy nie czytali, ile byśmy nie oglądali, to przychodzą takie dni jak te i wiemy, że nic nie wiemy. I gdzie jest ryba? I gdzie jej szukać? Tym bardziej, że nigdzie jej nie widać. Ktoś kiedyś powiedział, że wędkarstwo uczy pokory. Ciężko się nie zgodzić.